Punkt. Główna rozmowa Telewizji Republika, wydanie specjalne trwa. Inwazja wojsk rosyjskich na Ukrainę. 56. dzień inwazji, drugi dzień, jak mówią media rosyjskie, nowej odsłony operacji specjalnej. My spojrzymy na tę sytuację z punktu widzenia polityki europejskiej na łączach skype'owych. Ryszard Czarnecki, poseł do Europarlamentu, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, dobry wieczór, panie pośle. Witam pana, witam państwa, chóry z Brukseli. Wywołałem pana posła do głosu, do odpowiedzi, do wywiadu, bo dzisiaj Charles Michel, szef Rady Europejskiej, pojechał do Kijowa. Parę ważnych deklaracji padło. Ta najważniejsza, kierunkowa. Unia Europejska zrobi wszystko, aby Ukraina wygrała wojnę z Rosją. To podzwodne, przynajmniej to bardzo blisko, znacznie brzmi z deklaracjami liderów państw NATO, które miało miejsce w dniu wczorajszym. Takie same stanowisko miał kanclerz Scholz po tym spotkaniu wczorajszym, prezydent Biden, także prezydent Andrzej Duda. Co to oznacza w słowniku dyplomacji, w słowniku polityków z Zachodu, państw demokratycznych? Zrobimy wszystko, aby Ukraina wygrała tę wojnę. To jest demokracja solidarności. To jest ważne oświadczenie w wymiarze jednak tylko politycznym i dyplomatycznym, bo oczywiście Unia Europejska nie prowadzi wspólnej polityki obronnej. Póki co jeszcze nie. Może i lepiej, bo byłby to przejaw federalizacji tej struktury. Natomiast no, taką politykę prowadzą poszczególne państwa, ale w wymiarze no, właśnie tworzenia pewnej atmosfery dla konkretnych działań państw członkowskich Unii, w olbrzymiej większości będących jednocześnie członkami NATO, to jest oświadczenie ważne, jednoznaczne, idące znacznie dalej niż to, co na to dzień płynie z Berlina czy Paryża. Mamy decyzję Stanów Zjednoczonych, także decyzję Brytyjczyków. Te dwa kraje zwiększają wydatnie swoją pomoc dla Ukrainy, także o sprzęt ciężki. Pojawia się szereg dziwnych informacji. Pojawia się informacja o tym z Departamentu Stanu USA, że na Ukrainie są myśliwce przekazane i części do myśliwców. Nie wiemy z jakiego państwa, nie wiemy w jakiej liczbie. Wydaje się, że po pierwsze jest jakiś chaos, ale z tego chaosu włania się obraz, że coś się zmieniło w państwach zachodnich, że podejście do tej wojny się zmieniło. No, po pierwsze to zwracam uwagę, że dość często się zdarza, gdy chodzi o politykę amerykańską, różne oświadczenia Departamentu Stanu i Departamentu Obrony, a więc amerykańskiego MSZ-u, amerykańskiego MON-u. One w obszarze polityki zagranicznej bywa, że jakoś tam rywalizują. Zwykle MSZ, czyli Departament Stanu, jest bardziej zachowawczy, wstrzemięźliwy, a Pentagon znacznie bardziej ofensywny. Zresztą uważam, że akurat Pentagon odegrał bardzo pozytywną rolę i w okresie prezydentury Trumpa, i w okresie prezydentury Bidena, zwłaszcza od jesieni zeszłego roku, kiedy bombardował Biały Dom informacjami o zbliżającej się wojnie. Tutaj wywiad amerykański pracował akurat bardzo sprawnie. No co w końcu przerwało tą odwilż w relacjach amerykańsko-rosyjskich? Przypomnę przecież oświadczenia także Antony Blinkena, który dzisiaj jest bardzo twardy wobec Rosji, fajnie, no ale trzy kwartały temu, rok temu wieścił, że Nord Stream, no trudno, jest ukończony, więc z czym tu dyskutować? No, USA wtedy akceptowały Gazociąg Północny, a więc wielką inwestycję rosyjsko-niemiecką. Natomiast, no tak, ma pan rację, ten chaos informacyjny jest. Myślę, że ale to jest taki twórczy chaos. To jakby chaos może mieć różne znaczenie. Z chaosu może to być nieporządek i nieład, a może to być nieład twórczy, z którego się wyłania porządek, w tym wypadku nowy porządek świata, bo być może o to toczy się wojna na Ukrainie. Może tak być, że też jest pewna polityka przecieków kontrolowanych. Nie wchodźmy w to, przez jakie państwo przechodzi pomoc militarna dla Ukrainy, bo mniej więcej wszyscy wiedzą, jakie to jest państwo, jaki to jest hub kluczowy i militarny, i humanitarny.
medyczny. Kto ma wiedzieć, ten wie. Mam nadzieję, że nie będzie to zapomniane za kilka miesięcy czy parę lat przez stronę ukraińską. Natomiast na pewno jest także reakcja rosyjska w kontrakcie Zachodu. I to jest dobre, bo krzepnie ten opór i rzeczywiście jest bardzo duża szansa, że Rosja tej wojny nie wygra, a przynajmniej korzyści, które osiągnie, nawet terytorialne, będą bardzo niewielkie. Jak się zmienia podejście administracji Joe Bidena do Rosji, ale też do Niemiec? Co możemy powiedzieć o dyplomacji, o polityce zagranicznej, o jej ewolucji w ciągu 56 dni wojny na Ukrainie? No przede wszystkim Joseph Robin Biden był najbardziej proniemieckim prezydentem od czasów George'a Walkera Busha. Takich dwóch prezydentów najbardziej orientujących się na Berlin w tym wieku, gdy chodzi o Biały Dom. No, Niemcy tymczasem przestały być może czasowo takim państwem numer jeden, takim playmakerem unijnym. W związku z tym siłą rzeczy Stany Zjednoczone, które są bardzo pragmatyczne, no nie będą inwestować w jakieś szczególne relacje z Berlinem, ponieważ w tej chwili Berlin utracił to moralne czy polityczne przywództwo w Europie, a jak się poczyta, czego ujawniać nie chcę, ale jak się poczyta wypowiedzi na zamkniętych grupach europosłów, no to muszę powiedzieć, że takich ataków na Niemcy, strony polityków francuskich na przykład, ale także z innych krajów, no to ja nie pamiętam, tak? Są to wypowiedzi z jednej strony, no nie publiczne, no, ale jednak pod nazwiskiem i kto ma wiedzieć, ten wie, prawda? Więc no, tutaj pozycja Niemiec bardzo osłabła. Też rząd Berlin jest bardzo słaby w sensie lawinowo kuszącego się poparcia dla kanclerza Scholza. W tej chwili nawet w Parlamencie Europejskim jest atakowany przez współkoalicjantów, to znaczy przez zielonych liberałów do tego stopnia niemieckich. Więc to tutaj to się zmieniło w polityce amerykańskiej, to jest amerykańskie pytanie, że Niemcy przestały być tym partnerem. Tu już, mówiąc Henry Kissingerem, Waszyngton nie dzwoni, Biden nie dzwoni do Berlina. Wie, że to nie jest ten telefon, którego należy użyć. Co się jeszcze zmieniło? No to, że we własnym interesie USA postawiły na Ukrainę, wiedząc, że jej opór wobec agresji rosyjskiej osłabia Rosję jako głównego politycznego sojusznika Chin, które są strategicznym konkurentem dla USA. Wreszcie po trzecie, USA, nie mówiąc tego wprost, no bo tak trochę jakby język własny zjeść, no powróciły do formuły prezydenta Trumpa, gdzie Polska jest tym głównym sojusznikiem w Unii Europejskiej, gdzie jest tym partnerem, wokół którego organizują się kraje naszego regionu Europy, który jednak też stał się punktem odniesienia także dla Niemiec, a pewnie też dla Francji, jak się kampania wyborcza w tym kraju skończy. To się zmieniło w polityce amerykańskiej, są to zmiany bardzo korzystne. Do tego jeszcze przejdziemy, do relacji między Polską a Stanami. A interesujemy jeszcze, na ile pan poseł, tu mając znajomości, znając trochę politykę, nawet nie bardziej niż trochę politykę amerykańską od kuchni, jak teraz jest obraz Władimira Putina i Rosji na mapie mentalnej Joe Bidena i jego administracji? W sensie, bo był taki moment, że Rosja była atrakcyjnym partnerem, którego można wyłuskać Chinom. Jak teraz się myśli o Rosji w Waszyngtonie? Może nie wyłuskać, może bardziej zneutralizować. To jest ten sam wariant, który zastosowano w swoim czasie wobec Rosji w okresie pierwszej kadencji duetu Obama-Biden, gdy sekretarzem stanu była pani Hillary Rodham Clinton, gdzie Rosjanom w zasadzie w jakimś sensie dano wolną rękę niestety w naszej strefie Europy i stąd odwołanie instalacji tarczy antyrakietowej w Polsce i w Czechach za rosyjską neutralność, tak, nie poparcie, neutralność w kwestii Iranu, Palestyny i Afganistanu.
i teraz próbowano robić to samo, no tylko że teraz zostało zapalone czerwone światło. Zmieniła się też amerykańska opinia publiczna, to bardzo wyraźnie. Ta wojna to zmieniła. Jak byłem w Stanach tuż przed i w trakcie już agresji Rosji na Ukrainę, no to pamiętam te badania, które CNN publikował, z których wynikało, że uwaga, 51% Amerykanów uważało, że ten konflikt, który jest w Europie Wschodniej, to nie jest sprawa Ameryki, tak? Tylko 42% uważało, że USA powinny popierać Ukrainę. To się zmieniło w wyniku wojny, tak? I każdy dodatkowy dzień, gdzie zarówno CNN, jak i Fox News, no, dwie skrajne, że tak powiem, skrajnie różniące się telewizje, pokazują to, co się dzieje z cywilami na Ukrainie, no, utrudnia tym, nie tyle politykom prorosyjskim, bo ja takich nie dostrzegam w Ameryce, ale tym izolacjonistom, tych, którzy chcą powiedzieć, zostawmy tą Europę, zajmijmy się naszymi amerykańskimi sprawami, to się dla nas jest bardzo niebezpieczne i dla Polski, dla Europy. Takie, żeby było jasne, to nie jest tak, że takie skrzydło izolacjonistów było tylko u demokratów, ono jest też silne, czy nie jest słabe u republikanów. Dla nas idealnym scenariuszem jest to, żeby ta pomoc nastąpiła w najbliższych paru miesiącach, bardzo intensywna, ponieważ zwracam uwagę na timing polityczny. W listopadzie są midterm election, te rotacyjne, powiedzmy w skrócie, wybory do obu izb kongresu i może się pojawić pokusa wśród obu tych partii, tego amerykańskiego establishmentu, mainstreamu, żeby może wtedy trochę zwolnić, odpuścić. Może wyborcy będą oczywiście skupiać się na sprawach amerykańskich, więc im szybciej ta pomoc nastąpi, będzie większa, na większą skalę, tym lepiej dla nas, dla Ukrainy i dla naszego regionu Europy. Dobrze, to zanim Niemcy, panie pośle, naszym gościem Ryszard Czarnecki, poseł do Europarlamentu Prawo i Sprawiedliwość Europejska, frakcja Konserwatystów i Reformatorów, zanim Niemcy, to jeszcze relacje między Polską a Stanami Zjednoczonymi. Na ile jest tak, że w tej chwili już Joe Biden uznał, że trzeba się pogodzić z tym, że w Polsce rządzi taka, a nie inna opcja polityczna? Jak się patrzy na kalendarz spotkań publikowany chociażby poprzez Twitter ambasadora USA w Warszawie, to wydaje się, że cały czas tam na dywaniku przyjmowani są politycy opozycji, że to jest jednak ten najbardziej bliski Joe Bidenowi kierunek polityczny w Polsce. Nie uważam tego za rzecz nieważną, ale nie uważam tego za rzecz bardzo ważną. Zwracam uwagę, że prezydent Biden nie znalazł czasu, mimo że do starania opozycja czyniła, aby się z opozycją w Polsce spotkać. No jednak był w Polsce, był w Polsce najpierw Antony Blinken, sekretarz stanu, szef MSZ-u amerykańskiego, potem wiceprezydent Kamala Harris, potem prezydent Biden. Prawdę mówiąc, ich spotkania z politykami formacji rządzącej są, przyznałem szacunku dla pana ambasadora Brzezińskiego, no, znacznie istotniejsze niż to, z kim się pan ambasador spotyka. Natomiast oczywiście jest tak, że no, wszystko w polityce zagranicznej nie jest dane raz na zawsze. Jak się ta wojna zakończy, nawet nie tyle traktatem pokojowym, co po prostu być może wymuszeniem na obu stronach jakiejś linii demarkacyjnej, a więc zamrożeniem tego konfliktu, tak jak przez 8 lat był zamrożona ten konflikt rosyjsko-ukraiński, gdzie Ukraina nie godziła się na zabranie jej Krymu, Doniecka, Ługańska, no ale wojny poza strzelaninami co chwilę na granicy demarkacyjnej nie było. Jak się to zakończy jakąś formą pokoju, zawieszenia broni może lepiej powiedzieć, no to wówczas być może ta agenda demokratów będzie znowu agenda dotycząca praworządności w Polsce, będzie znowu ważniejsza. No w tej chwili widać, że jednak gdy chodzi o działania decyzyjne Białego Domu, Departamentu Stanu, to jest sprawa zupełnie marginalna.
Panie pośle, mówiliśmy o tym, że Niemcy są krytykowane, jak polityka w Europarlamencie, nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach unijnych, w ogóle w przestrzeni medialnej. I tych mediach bardziej konserwatywnych, tych bardziej liberalnych, Niemcy są bardzo wdzięcznym krajem do, kolokwialnie mówiąc, do bicia chłopcem, jeśli chodzi o politykę wobec Rosji. Czy Berlin zmieni swoje podejście? Czy to jest tak, że Berlin ma szansę, żeby realnie odciąć się politycznie od Kremla? Bo było przełomowe przemówienie kanclerza Scholza w Bundestagu i chyba niewiele z niego wynikło. To już było grubo ponad miesiąc temu. To pytanie kluczowe. Zwracam uwagę na coś, co się stało bardzo ważnego w Niemczech, na co chyba w opinii publicznej w Polsce no, mowy o tym specjalnie nie ma. Mianowicie dotychczas było tak, że niemieckie media, obojętnie od sympatii bardziej centroprawicowych, bardziej lewicowych, one trochę jak media brytyjskie, a nawet bardziej media brytyjskie, one były niesłychanie lojalne wobec rządu, każdego rządu i generalnie broniły polityki rządu. Teraz media niemieckie smagają biczem kanclerza Scholza za politykę wschodnią szeroką zmianą i rozliczają również kanclerz Merkel, już nie mówiąc o samym kanclerzu Schröderze, który jest bardzo surowo napiętnowany. Czemu tak się dzieje? Otóż wydaje mi się, że niemieckie media uznały, że polityka kanclerza Scholza prowadzi do utraty przez Niemców, przez państwo niemieckie, kluczowej pozycji w Europie. Że teraz trzeba być w tym froncie, nazwijmy to w cudzysłowie antyrosyjskim, tak? Froncie wolnościowym. I że polityka zachowawcza, takiej typowej dla Niemców powściągliwości, podszytej realnymi interesami gospodarczymi, egoizmem ekonomicznym, jest polityką równi pochyłej, gdy chodzi o wpływy niemieckie. I stąd niemieckie media jakby wymuszają w pewnym sensie na rządzie zmianę tego stanowiska. No oczywiście to też trochę wynika z konstrukcji rządu niemieckiego, gdzie Zieloni, to jest jedyna partia w Niemczech, która jest naprawdę realnie sceptyczna i to nie teraz, tylko już była rok, dwa lata temu, wobec Putina, wobec Łukaszenki również, oni niejako mówią polską narracją. Mogą nas krytykować za kwestie wewnętrzne w Polsce, ale polityki zagraniczne są naszym ewidentnie sojusznikiem. I to się, ten rząd się trochę rozjeżdża, gdy chodzi o politykę zewnętrzną. Co z kolei również ma przełożenie na opinię publiczną, która no, tradycyjnie taka nastawiająca uszu na rosyjskie argumenty, teraz ze względów moralnych, nie tylko, jest bardzo krytyczna wobec samego kanclerza, stąd dramatyczny spadek poparcia dla niego. Myślę, że ta sytuacja jest dynamiczna. Niemcy być może uznają, że trzeba zdobyć prymusem tylko w drugą stronę i może za parę tygodni czy parę miesięcy okaże się, że będą właśnie nadawać, będą tym frontmenem, który będzie Rosję ustawiał do kąta, nawet jeżeli będzie to działanie czasowe, bo ja powiem wprost, no, myślę, że w Niemczech jest wielka tęsknota za Rosją bez Putina, z jakimś neo-Putinem, neo-Gorbaczowem, żeby wreszcie można było z tym 150-milionowym krajem robić interesy, jak przedtem. Ale z drugiej strony jest taka analiza, że być może Niemcy chcą przeczekać tą otwartą, gorącą fazę COVID-u, ona się kiedyś skończy i Niemcy, które bardzo słabo wspierają militarnie Ukrainę, opóźniają sankcje, będą dla... Hełmy dali, ale już czołgów nie dali, wozów piechoty bojowych nie dali, wielu innych rzeczy nie dali i dać nie bardzo chcą. Przyjdzie moment dyskusji pokojowych i może Niemcy uznają, że nam przywiozą pokój, że kanclerz Scholz dzięki temu, że się zachowuje tak, jak się zachowuje, ma jakiś kredyt u Putina i przywiezie od Putina pokój Europie i znowu Niemcy będą moralnym imperium. No, format normandzki, który jest wielkim nieszczęściem, przypomnę, Niemcy, Francja, Rosja, Ukraina, bez Polski, bez tego jedynego sąsiada i Ukrainy, i Rosji, będącego w NATO i w Unii, i Białorusi zresztą. Format, który doprowadził do klęski, do wojny i do wielkich ofiar.
gdzie Moskwa się nie chciała zgodzić na obecność Polski głośno, a Niemcy i Francja chciały się zgodzić po cichu. Natomiast myślę, że kanclerz Scholz ma taką koncepcję podobną do prezydenta Macrona, żeby za jakiś czas, tak jak pan powiedział, no być tym gąbkiem pokoju, który wymusi pokój. Tylko pokój za wszelką cenę, tylko tą cenę wszelką ma paść Ukraina swoim terytorium, tak? No, i zobaczymy, czy przypadkiem na to zgody Kijowa nie będzie. Również nie inne kraje. Ryszard Czarnecki był gościem Telewizji Republika. Dziękuję bardzo za rozmowę i do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję bardzo, kłaniam się. My za chwilę jeszcze wrócimy do naszego studia. Porozmawiamy też o wymiarze europejskim, wojnie na Ukrainie, ale to będzie wymiar gazowy, energetyczny. To będzie rozmowa o rynku energii w czasie wojny w Europie.